Trudne dzieciństwo i jego wpływ na nasze dorosłe życie to jeden z częściej poruszanych tutaj przeze mnie na kanale obszarów. Robiłem już odcinek na przykład o toksycznych matkach, o narcystycznych rodzicach, o tak zwanych daddy issues, czy ostatnio o takich patologicznych schematach, które wynosimy z dysfunkcyjnych rodzin i które zostają z nami często niestety. Na całe życie. Myślę, że jest to temat ważny i potrzebny, żeby go omawiać, a widzę to chociażby stąd, że po każdym takim odcinku jest bardzo dużo komentarzy, piszecie do mnie dużo też prywatnych wiadomości, plus widzę, że są to takie odcinki, które cały czas rosną po trochu, które gdzieś cały czas są po prostu szukane w sieci, między innymi dlatego postanowiłem wrócić do tego wątku. Wiele razy opisywałem tutaj różne niezdrowe modele rodzinne, ale myślę, że mało miejsca do tej pory poświęcałem temu, jak wychodzić ze skutków takiego złego, trudnego, toksycznego dzieciństwa, jak układać, naprawiać sobie później to dorosłe życie, żeby wyzwolić się z tego wpływu tego, co mogło nie funkcjonować w naszym domu. Zresztą bardzo często właśnie o to pytacie mnie chociażby w komentarzach czy w wiadomościach, które do mnie wysyłacie, więc... Temu chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, takim sposobom wychodzenia, naprawiania swojego życia, ale przez pryzmat pewnych błędów, przez pryzmat pewnych pułapek, ślepych uliczek, w jakie czasami zachodzimy na tej drodze do zdrowienia, do, do ulepszania, rozwijania, naprawiania tego naszego życia. Jeżeli jesteście ciekawi, jakich błędów należy unikać, jak to robić dobrze, to zostańcie ze mną. Tradycyjnie, żeby być w jeszcze bliższym kontakcie ze mną, żeby widzieć, co tam w codziennym życiu, jakie inspiracje mi świtają, jakimi fragmentami książek, książkami się dzielę, jakimi innymi moimi zainteresowaniami, to serdecznie zapraszam na mój profil na Instagramie Człowiek Absurdalny. Dużo fajnych różnych dyskusji też tam się dodatkowo wywiązuje. Też najszybciej tam nie można złapać, jeżeli ktoś pisze prywatną wiadomość. Nie gubi mi się ona po prostu na przykład tak jak maile wśród bardzo wielu innych spraw, więc serdecznie zapraszam, a teraz do, do tematu. W odcinku o niezdrowych schematach w dysfunkcyjnych rodzinach posiłkowałem się świetną książką emerytowanego profesora socjologii Roberta Ackermana pod tytułem Wyrosnąć z DDA. Myślę, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem w tym roku, która bardzo kompleksowo podchodzi właśnie do takiego problemu różnych dysfunkcyjnych, toksycznych, traumatycznych schematów, które zostają z nami z dzieciństwa. Ona co prawda. Co prawda, koncentruje się na tym zjawisku DDA, a nawet na dorosłych córkach alkoholików, do nich jest, co prawda, kierowana, ale uważam, że jest dużo bardziej uniwersalna. I to, co jest bardzo fajne, oprócz takiego właśnie rozpoznania różnych tych niezdrowych wzorców, opisywa opisywania, jak one wpływają na dorosłe życie, to ona się przede wszystkim koncentruje na uzdrawianiu tego swojego życia, na układaniu go. Jest tam bardzo dużo. Praktycznych, ale niesamowicie sensownych z takiej chociażby mojej perspektywy rad. Też mi samemu bardzo dużo ona pokazała, więc dzisiaj znowu będę się nią dość mocno posiłkował. Jeżeli Was ten temat interesuje, radzenia sobie, wychodzenia po tym właśnie trudnym dzieciństwie, może, może dotyczy kogoś z Waszych bliskich, to link do książki znajduje się w opisie tego odcinka. A ja chciałbym otworzyć zresztą wątek cytatem z profesora. Nikt nie może ci powiedzieć, co musisz wybrać albo zmienić. To ty jesteś odkrywcą prowadzącym ekspedycję badawczą. W trakcie swojej wewnętrznej wyprawy identyfikujesz miejsca, których nie chcesz ponownie odwiedzić. Znajdujesz także takie, które są ciepłe, pewne i pełne nadziei, i do nich będziesz wielokrotnie powracać, aby zdobywać tam więcej energii do posuwania się coraz dalej na swojej drodze. Czy powiem Ci, jak masz podróżować? Nie, ale pokażę Ci mapę. To teraz te bardzo kluczowe błędy, pułapki, ślepe uliczki, w jakie wpadamy na tej naszej drodze do wychodzenia z trudnego dzieciństwa, z jego skutków, na tej drodze do zdrowia, bo naprawdę warto zwrócić na nie uwagę, żeby, żeby ten proces przebiegał, żeby dojść do tego szczęśliwego życia. Błąd pierwszy. Stawiasz innych zawsze przed sobą. Skąd tak częsty wzorzec u osób dorosłych, które w dzieciństwie przeżyły bardzo trudne złe środowisko rodzinne, do tego, żeby zapominać o swoich własnych potrzebach, żeby przedkładać w większości sytuacji potrzeby innych nad swoje, bierze się to między innymi z tego, że dzieci w patologicznych rodzinach Uczone są, że te ich dziecięce potrzeby w zderzeniu z tymi wielkimi rodzinnymi dramatami, jak e, nauk, na przykład ojca, czy któregoś z rodziców, czy ich obojga, depresja też na przykład rodzica, który sobie z, tym, e, z tą całą sytuacją nie radzi, generalny chaos panujący w domu, no to wszystko jest, ma pierwszeństwo. Potrzeby dziecka muszą, muszą zejść na dalszy plan. Oprócz tego m, takie dzieci często się zmuszało do wchodzenia w taką e, rolę trochę dorosłą, do opiekowania się nimi chociażby w warstwie emocjonalnej, do zajmowania się domem, do opieki nad młodszym rodzeństwem, narzucana na nie była taka odpowiedzialność, która absolutnie nie powinna być kładziona na dziecko. Takie doświadczenia mogą oczywiście prowadzić do rozwinięcia się skrajnego egoizmu w życiu dorosłym, ale paradoksalnie dużo częściej powodują, że człowiek powtarza później przez całe życie schemat e, rezygnowania ze swoich potrzeb i przekładania na te swoje potrzeby potrzeb innych ludzi. Tak silnie zakorzenione są w nas wzorce, które, których uczymy się jako e, dzieci. Profesor Ackerman dla osób, które mogą tego do końca nie dostrzegać, mogą żyć w pewnego rodzaju zaprzeczeniu. Proponuję ciekawy eksperyment myślowy. Co robisz dla siebie? Czy możesz sporządzić listę różnych sposobów, w jakie zajmujesz się sobą? Czy potrafisz przekonać kogoś, komu na tobie zależy, że należycie troszczysz się o siebie? To, co zdaniem autora muszą zrozumieć osoby z trudną przeszłością, żeby chociaż rozpocząć tą swoją drogę, ten proces zdrowienia, to że nie są one absolutnie odpowiedzialne za cały świat, ale są za to w pełni odpowiedzialne za siebie za swój rozwój i za swoje wyzdrowienie. To tragiczny paradoks, że ludzie, którzy w swoim dzieciństwie otrzymali najmniej, często w dorosłym życiu nie przyznają sobie w ogóle prawa do zaspokojania własnych potrzeb. I swoją drogą, to bardzo często prowadzi do tego, że takie osoby później same popadają w różne nałogi, bo nauk jest między innymi taką desperacką próbą zrekompensowania sobie różnych braków, wynikających z takiego kompletnie niezbilansowanego życia. Dlatego, żeby zacząć swoją drogę do zdrowia i finalnie wyzdrowieć, trzeba nauczyć się być dla siebie lepszym, bardziej wyrozumiałym, a asertywnym w stosunku do innych. Kluczowa jest walka z własnym perfekcjonizmem i zrozumienie, że stawianie siebie na pierwszym miejscu to nie egoizm, a podstawa zdrowego życia. Błąd drugi. Wiedza i zrozumienie to jeszcze nie uzdrowienie. Płapką, w jaką bardzo często wpadają ludzie próbujący poskładać swoje życie, jest pomylenie etapu zrozumienia różnych swoich problemów, przyczyn różnych swoich niezdrowych zachowań z rzeczywistą pracą nad ich zmianą. Dzieje się tak między innymi dlatego, że wiedza o swojej kondycji, o różnych jej powodach potrafi już przynosić pewną ulgę, ale jest to tylko namiastka tego, co może dawać takie prawdziwe, zdrowe, poukładane życie, do którego dojście niestety już wymaga dużego wysiłku i pełnego zaangażowania. Profesor opisuje tą sytuację na przykładzie dorosłych córek alkoholików. Większość dorosłych córek twierdzi, że nie ma żadnych problemów z intelektualnym zaangażowaniem się w zdrowienie. Na przykład chcą one dowiedzieć się wszystkiego o dorosłych dzieciach, alkoholizmie, dysfunkcyjnych rodzinach i trudnych związkach. Są gotowe czytać wszystkie książki, brać udział we wszystkich konferencjach dla DDA, jakie tylko znajdą, i godzinami dyskutować o problemach. Nie da się jednak wyzdrowieć na mocy tego, co się wie. Zdrowiejesz, bo czujesz to, co wiesz. Wiedza, której nie umiemy zastosować, tylko potęguje frustrację, a tej masz już w swoim życiu wystarczająco dużo ze względu na niemożność zmiany innych. Teraz możesz uniknąć frustracji dotyczącej Ciebie, przekuwając wiedzę w działanie. Bardzo podoba mi się to rozgraniczenie na zaangażowanie intelektualne i emocjonalne w proces zdrowienia, bo bardzo łatwo wpaść w pułapkę, w której coś wiemy ale nadal wypieramy różne trudne emocje, nie mówiąc już o realnych działaniach. Muszę przyznać, że ten fragment, ten rozdział wyjątkowo mocno do mnie dotarł, wyjątkowo mocno mnie uderzył, bo sam jestem osobą, która bardzo szuka wiedzy, potrzebuje rozumieć różne mechanizmy. Oczywiście to też się tyczy różnych moich trudnych doświadczeń i jakby kwestii, które chcę zmieniać w moim życiu. I zadałem sobie dużo takich niewygodnych pytań po przeczytaniu tego rozdziału. Gdzie przypadkiem, czy gdzieś przypadkiem nie zatrzymuję się na tym etapie tylko, że ok, rozumiem, mam wiedzę, to mi przyniosło jakąś taką powierzchowną ulgę, ale nie wchodzę głębiej. No, ja miałem sporo, sporo ciekawych wniosków po nim. Błąd trzeci. Chcesz zmienić w sobie wszystko. Zdaniem profesora, ludzie, którzy chcą zmienić swoje życie, szczególnie uciekając przed trudnymi doświadczeniami, łatwo wpadają w pułapkę poczucia, że muszą w sobie zmienić absolutnie wszystko. Dzieje się tak, bo po pierwsze, jeżeli żyło się w patologicznym środowisku i samemu było się jego elementem, to każda nasza cząstka, każda cecha może niestety nam się z tamtymi doświadczeniami kojarzyć. Po drugie, zdaniem autora, jest to kolejne oblicze perfekcjonizmu. Jeśli mamy wyzdrowieć, to chcemy być idealni. To ma to być idealne zdrowie. Nie muszę chyba dodawać, że nierealistyczne oczekiwania nie mają nic wspólnego ze zdrowiem. A po trzecie, jak zauważa Ackerman, jesteśmy niecierpliwi i mamy tendencję do szukania dróg na skróty. A zaczęcie od zera wydaje się szybszym sposobem niż mozolna przebudowa. Bardzo podoba mi się jego podsumowanie tej sytuacji. Nie pozwól sobie wpaść w wir burzenia w sobie wszystkiego starego. Masz przecież wiele godnych podziwu zalet, które przywiodły cię aż tutaj. Nie wyrzucaj najlepszych fragmentów siebie na śmietnik tylko dlatego, że uważasz, iż musisz się zmienić. Błąd czwarty. Próbujesz być psychologiem swojej rodziny. W poprzednim filmie na bazie książki wspominałem już o bardzo poruszającym mnie osobiście stwierdzeniu, że im zdrowsi się będziemy stawać, tym będziemy zauważać, że tym zdrowszymi ludźmi się zaczynamy otaczać, tym mniejszą mamy tolerancję na różnych takich toksycznych, dysfunkcyjnych ludzi w naszym otoczeniu. I ta rada, ta wskazówka o tym, żeby otaczać się zdrowymi, zdrowymi ludźmi, wydaje się dość banalna i myślę, że ona jest często bagatelizowana, ale jeżeli naprawdę chcemy się zmienić, a ciągle wracamy do tego samego e, szkodliwego dla nas środowiska lub z uporem maniaka ciągle wybieramy sobie do naszego otoczenia ludzi toksycznych dla nas, to niestety ta zmiana może być bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa. Łatwiej będzie ci się oderwać od niezdrowych zachowań, jeśli będziesz mieć zdrowych znajomych i zdrowe relacje, do których możesz się odwołać. Autor pisze też jednak o szczególnie podstępnej pułapce, w którą bardzo łatwo wpaść nawet, a może i szczególnie, jeżeli jesteśmy już dare, daleko na tej naszej ścieżce ku wyzdrowieniu. Bo im lepiej sami sobie radzimy, tym bardziej chcemy pomóc naszym bliskim, którzy nadal tkwią w tej niezdrowej. Toksycznej sytuacji, a niestety nikt nie wpływa na nas mocniej niż, niż nasza rodzina, niż nasi bliscy. Nikt też nie ma większej zdolności do wciągania nas na powrót w pewne toksyczne schematy niż te osoby, które no, z nami przebywało w tym problematycznym, patologicznym środowisku, z którego być może wychodzimy. W domu rodzinnym dzieje się zawsze tak trochę, że stajemy się na powrót. Takimi małymi dziećmi, cofamy się trochę w czasie, a jeżeli to było takie niebezpieczne środowisko, to niestety, no jest to ogromnie ryzykowna sytuacja. Choć w książce autor odnosi się głównie do alkoholizmu, to uważam, że jego porada jest dużo bardziej uniwersalna i chyba najlepiej, jeżeli ją zacytuję, bo sam bym tego lepiej nie ujął. Twoją powinnością nie jest uzdrawianie rodziny. Nie wpadaj w rolę psychologa rodzinnego, wystrzegaj się tej pułapki. Kiedy zaczynasz się rozwijać i radzić sobie z alkoholizmem w swoim życiu, stajesz się nowym rodzinnym ekspertem. Rodzina będzie się starała cię wykorzystać, wciągnąć z powrotem w swoją orbitę i sterować tobą przy użyciu starych guzików emocjonalnych. Na koniec dodam jeszcze, że niesamowicie mi się podoba, jak w książce zbalansowane są pewne takie Dwie skrajne postawy, dwie podejścia, bo z jednej strony często to jest dyskutowane, że niektórzy ludzie bardzo wiele swoich zachowań, swoich problemów, tego, że sobie z czymś nie radzą, tłumaczą nadmiernie tym, że no miałem trudne dzieciństwo, miałem trudnych rodziców, mam różne trudne doświadczenia na koncie i niejako nic z tym nie robią. A z drugiej strony, z drugiej strony, druga skrajność to osoby, które stwierdzają, że w ogóle przeszłość się nie liczy, liczy się tylko tu i teraz, to co z tym zrobisz i tak dalej i tak dalej. I uważam, że książka Wyrosnąć z DDA, Roberta Ackermana, właśnie świetnie chwyta tą proporcję, że z jednej strony ta wiedza, to uświadomienie sobie, jak bardzo zostałeś skrzywdzony, jest absolutnie kluczowa, żeby wyzdrowieć, żeby zmienić swoje życie, żeby je poskładać, ale z drugiej strony on cały czas podkreśla, że. Nikt tego nie odkręci za Ciebie, to na Tobie jest to 100% odpowiedzialności. Ale jak rozpoznasz te różne toksyczne, dysfunkcyjne schematy w swoim życiu dzięki wiedzy, to dopiero wtedy będziesz wiedział, gdzie się kierować, czego unikać, do czego zdążać, w jakie pułapki, między innymi o tym był dzisiejszy film, w jakie pułapki nie wpadać. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał też wniósł coś wartościowego. Szczególnie do życia osób, których ten problem jakoś bardziej dotyczy. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego odcinka, ale dajcie komentarze, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, czego może Wam jeszcze zabrakło, może macie jakieś, jakieś pytania, jakie Wy dostrzegacie jeszcze błędy i pułapki przede wszystkim w, tym, w tej drodze rozwoju i wzrostu i naprawiania i składania tego swojego życia ku właśnie zdrowiu, ku... Ku szczęściu myślę, że też można to tak nazwać. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z książką. Link, link w opisie odcinka. Zapraszam też serdecznie na Instagram. Po więcej inspiracji człowiek absurdalny. Zostawcie, na koniec ostatnia już prośba. Subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wracać. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.